сердца. Не до больше боли, нет в моем сердце. Улетай, урывки не глотай. Свободу на каждый тупик этого города. Все запасные выходы и входы. Знаю, улетай. Йоу, cześć, siemanko, z tej strony Narasek Boży. Przychodzę do was dzisiaj z typowaniem walk. Fame, jak zwykle ja będę typował. Moje typy mogą być trafne, więc nie bierzcie tego pod uwagę, ale się wypowiem trochę. No i co, zapraszam do odcinku. Cześć! No to co, pierwsza walka, która otwiera galę Fame ma 7, to będzie Krystian Krycha, Sid Wilczak kontra Maciej Szewcu Szewczyk, Dratewka, będzie walczył. No i co, Krycha, ostatnia walka przegrana z casting, parter zawiódł, głowa zawiodła generalnie, wszystko zawiodło. Najlepiej to tak zrzucić. No i co, Szewcu po wygranej... Nie, też przegranej. No tak, on z Ambrem przegrał. Parterze się tłukli, darzaliż. Jedna z najlepszych walk, jaką widziałem na FMA. A no, przegrał. No niestety. Takie życie w naszej branży. Ktoś przegrywa, ktoś wygrywa. No i tutaj bym bardziej obstawiał... Kurde, ciężko mi powiedzieć, kogo bym obstawiał. Nie, tu wygra Szewcu, ewidentnie Szewcu wygra. Następna walka. Piotr Tybori Tyburski kontra Arkadiusz Arol Tencula. Kurde, no Tyburski nie ma kondycji, on tam się wystrzeli, kurde, szybko. Tencula wygrał ostatnią walkę, z trzech wygrał, więc... No mi tu bardziej Tencula, przygotowanie i w ogóle. Następna walka, która nie wiem czemu jest i po co jest. Fame ma... Tomasz Olejnik kontra Mariusz Hejter Słoński. Olejnik, ostatnia walka przegrana. Kopnięcie w... od Malczyńskiego na wątrobę. Złożył się chłopak. No i Mariusz Hejter, hejter, debiutant z 68 kg wagi. Nie do wagi. 186 cm wzrostu. Podobnie jak Olejnik w sumie. Więc wzrostowo ten, ale myślę, że tu wygra Olejnik zdecydowanie. Następna walka, na którą bardzo czekam, bo jest wielki rewanż Hasana i Wiewióra. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Hasan, świetny parter, świetne low kicki. Wiewiór, wytrzymałość. I też parter niezły. Walka z Michałem Handke. Co? Wow. Ciężko mi jest powiedzieć, sercem za Wiewiórem. Nie wiem, ciężko mi tu jest powiedzieć. Nie, przystanę przy Wiewiórze. Więc Hasan out. Następna walka. Dariusz Lew Kaźmierczuk kontra Marcin El Testosteron Najman debil, kurda. Sorry, YouTube Administration. Pip. Nie no, tu jestem za tym Lew wygra. No chyba, że będzie znowu tak łapami machał jak Tyrannosaur Rex. Następna walka, na którą też czekam. Kasiusz Don Casio Życiński kontra Łukasz Lupa. Lupa dupa. No co, no Kasiusz 3-0. Lupa chyba 1-1 ma. Lata przećwiczone w... Staniu w oktagonie, wyszedł, będzie debiut, nie będzie debiutu, bo to formuła K1, a on ma ostatnią walkę przegraną, więc jaki debiut. Przegrał z Kamilem Castim, Kas już ostatnią walkę wygrał z Maciejem Rataj, więc jestem tutaj za Dulkasy. Następna walka, która będzie, to Marta Linki Master Linkiewicz kontra Marty Renty. Na sali będzie lekarz. No, tutaj Linkiewicz. Ostatnia wygrana walka w ZUZ-ie, 3-rundowa, 3 minuty czy 2 na pełnym dystansie, więc tutaj Linkiewicz. Powiem wam taką ciekawostkę. Byliśmy na tej konferencji FMA i Linkiewicz była, widziała nas, patrzyła się, a później po dwóch dniach widzieliśmy w Warszawie ją, jak trailer kręciła już do Fame'u. W takiej obskurze będzie. No i comment event, walka z Fame 4, która była, wygrano ją Adriel Polak. No i co, no i tutaj z Amadeusz Ferrari, rewanż, druga walka. Starcie, które będzie naprawdę kozackie, bo wiem jak Ferrari się przygotowuje. Polak tam też coś się przygotowuje, ale wiem, że tu Amadeusz wygra. No i co, następna walka i ostatnia walka, main event, Paweł
Popek Mikołajów kontra Damian Stifler z Duńczyk. Walka, Popek, sztos. Ale co tu robi Stifler? Lubię chłopa wciół, bo jest dobry sercem. Jest gwiazdą, bo on taki fejmowiec, ale naprawdę jest spoko. No ale to jest pogrom, to Popek, ewidentnie Popek będzie. No i co widzowie? No i tak to widzowie, macie moje typy. Co więcej mogę wam powiedzieć, jak tylko czekać, 5 wrzesień, zweryfikuję oktagon, zobaczymy co się sprawdzi, a co nie. Zostaw łapkę w górę, suba, dzwoneczek boży! No i co, wpadaj na Instagrama, gdzieś tu się wyświetli. No i obczaję stare materiały. Dzięki, trzymajcie się, cześć!